Kochani, witajcie, z tej strony Adrianna. Witam Was dzisiaj w takim luźniejszym filmiku, dlatego że chcę Wam przedstawić 8 typów panien młodych. Pamiętajcie, że żaden z tych typów nie jest zły. No może poza ostatnim. Każda kobieta ma prawo przeżywać swój ślub jak chce, ale koniecznie napiszcie mi w komentarzach, jakim typem wy byliście albo jakim typem myślicie, że moglibyście się stać. Koniecznie także poczekajcie do końca, dlatego że na końcu mówię wam, którym typem panny młodej podejrzewam, że ja jestem. Jeżeli film wam się spodoba, zostawcie kciuka, suba, kliknijcie dzwoneczek i ruszamy. Pierwszy typ panny młodej to zmartwiona. Zmartwiona przejmuje się absolutnie wszystkim. Odcieniem każdego listka w każdym kwiatku, opinią każdej osoby na weselu. Bardzo się stara i chce uszczęśliwić wszystkich, ale przez to ślub i wesele jest dla niej naprawdę stresującym wydarzeniem. Okej, który kolor kwiatków mam wybrać? Ekri? Czy może beżowy? Nie no, nie zdecyduję się. Różnica jest za duża. Jak ja niby mam podjąć tę decyzję? Oszaleję. Na ślubie jest zbyt dużo wyborów. Okej, zaprosiłam już, tak, wszystkie cztery siostry babci. Ale może powinnam jeszcze zaprosić koleżanki tych sióstr? Nie no, po co? Przecież nie znam ich koleżanek. Ale z drugiej strony, jak ich nie zaproszę, nie przyjdą siostry babci i przez to babcia się obrazi i nie przyjdzie na moje wesele! No dobra, to dopiszę te koleżanki sióstr babci. Połowa rodziny chce bigos na weselu. A druga połowa powiedziała, że jeżeli dostanie bigos, to nie przyjdzie. I co ja niby mam zrobić? Nie wiem, może zorganizować drugie wesele? O! To jest w sumie dobry pomysł. Wtedy może uszczęśliwię wszystkich. Przeciwieństwo zmartwionej to oczywiście wyluzowana. Ta panna młoda jest nastawiona na dobrą zabawę. Uważa, że nikt z gości nie będzie specjalnie przejmował się szczegółami. Uważa, że ci, którzy mają ją obgadać, i tak ją obgadają, a ci, którzy chcą się z nią bawić, będą się bawili, nawet jeżeli nie wszystko będzie perfekcyjne. Halo? Kochanie, pani kwiaciarka dzwoni, pyta się, jakie kwiaty chcemy mieć na ślubie. Co? Jakie? Nie słyszę cię. Dobra, dobra, niech pani wybierze, jakie pani uważa. Będą ładne. O, ciocia Jadzia napisała mi, że nie będzie na ślubie. A trudno, no przyjedzie do mnie po ślubie i później mi złoży życzenia. W prognozie pogody jest, że tak, w dzień ślubu ma padać i pewnie będzie burza. A w sumie to dobrze, słyszałam, że burza i deszcz przynoszą szczęście. Aj, tylko pozazdrościć, chciałabym być tak wyluzowaną panną młodą. Następny typ jest to perfekcjonistka. Perfekcjonistka uważa, że ślub jest to jej najważniejszy dzień w życiu, dlatego wszystko na jej ślubie musi być perfekcyjne. Ma obsesję na punkcie kontroli i chcę dopilnować każdego szczegółu i muszę wam powiedzieć, że ja muszę się bardzo pilnować, żeby nie stać się taką panną młodą, dlatego że ja również czasem mam obsesję na punkcie tego, żeby wszystko było perfekcyjne i również czasem przejmuję się bezsensownymi rzeczami i wydaje mi się, że gdy jedna serwetka na weselu będzie leżała krzywo, to już całe wesele będzie zniszczone. Muszę mieć na weselu krwisto-czerwone róże, no bo jak będę miała na weselu tylko czerwone róże, no to całe wesele będzie nieudane. Goście powiedzą, co to za wesele, na którym są czerwone róże, a nie krwisto-czerwone róże. No co, moje wesele ma być pośmiewiskiem? Będzie wyglądało na to, jakby mi nie zależało, jakbym niczego nie dopilnowała. Ale jak to nie będę miała 110 białych ptaszków z brokatem na ślubie, tylko 105? No to może najlepiej już odwołajmy ten ślub, skoro w tym momencie brakuje 5 białych ptaszków z brokatem! To mam, to mam, to mam. A! Muszę jeszcze zrobić przesłuchanie organistów kościelnych i wybrać tego najlepszego. Będę ich przesłuchiwała pod względem doświadczenia, talentu oraz inwencji twórczej. To co? Tak, 20 na przesłuchanie wystarczy? Może lepiej dać 30. Spośród 20 możemy nie wybrać tego idealnego, więc lepiej zwołajmy przesłuchanie na 30 organistów kościelnych. No w końcu wszystko musi być idealne. Jak nie będzie idealne, to w ogóle po co brać ten ślub? Marzycielka. Marzycielka jest to bardzo uroczy typ panny młodej, która od zawsze marzyła o tym dniu. Uważała, że tego dnia będzie się czuła jak księżniczka, więc zazwyczaj oszczędzała na swój ślub od najmłodszych lat. Od najmłodszych lat oglądała inspiracje i kolekcjonowała rzeczy związane ze ślubem. Dla tego typu panny młodej ten dzień jest absolutnie najważniejszym dniem w życiu. W tym pudełku mam swoje skarby ślubne, które zbieram odkąd skończyłam 8 lat. W tych kolczykach z perłą moja prababcia wychodziła za mąż i ja również będę je miała założone na moim ślubie. Obrączka mojej kochanej babci, którą założę, a tego kasztana zebrałam wtedy, kiedy mój narzeczony mi się oświadczył. W tej skarbonce
Zbierałam swoje wszystkie kieszonkowe. Wszystkie te pieniądze później przeznaczę na swój ślub. Salę weselną zarezerwowałam po drugiej randce z Piotrkiem. On jeszcze wtedy nie wiedział, czy chcemy być razem, a ja już wybierałam kolor balonów. Pani Kara. Pani Kara jest to typ panny młodej, która przejmuje się wszystkim, ale zawsze widzi wszystko w czarnych barwach, ciemnych barwach. Szklanka jest zawsze do połowy pusta, a nie pełna. Przejmuje się wszystkim, uważa, że wszystko pójdzie nie tak. Wymyśla najgorsze tragedie, które mogą stać się na jej ślubie. Burza, tornado, brak prądu, sala się spali. Ta panna młoda panikuje na punkcie wszystkiego. Nie no, pada, a ja mam ślub za 2 lata. No tak, niby mam do ślubu jeszcze 2 lata. No ale jak się rozpada, to będzie padało cały czas. Na 100% przewrócę się podczas swojego pierwszego tańca. To jest pewne. Nie no, ja to wiem. No niby chodzimy na lekcje tańca od 3 lat i ćwiczymy układ codziennie, ale jestem pewna, że się przewrócę. Ten bigos ukradłam z sali weselnej, w której będziemy brać ślub. Muszę pobrać próbkę i oddać do laboratorium, żeby sprawdzili, czy nie jest zatruty. A co jeżeli na moim ślubie będzie tornado? No niby w Polsce nie ma tornado. Ale teraz ten klimat zmienia się tak szybko, że nie wiadomo, czy za 2 lata nie przyjdą tutaj tornada. Całe wesele będzie zrujnowane. No, ja już to czuję w kościach, że będzie tornado. No mnie już łupie w kościach na tornado. Kolejny typ panny młodej jest to płaczka. Jest to dziewczyna, która jest bardzo wrażliwa, romantyczna, sentymentalna, zazwyczaj łatwo się rozkleja, często się wzrusza. Dlatego swój cały ślub przepłakuje. O, babcia z dziadkiem tak pięknie tańczą na parkiecie. Ja też bym tak chciała. Właśnie tak bym chciała, żeby moje małżeństwo wyglądało za 50 lat. Nie no, uspokój się. Nie możesz płakać, bo rozmażesz makijaż i będziesz miała zapuchnięte oczy. Już mam pewnie zapuchnięte oczy. Następnie mamy instagramerkę. Ta panna młoda lubi wszystko uwiecznić na zdjęcia. Tego dnia chcę zrobić jak najwięcej fotografii, opublikować jak najwięcej zdjęć na Instagramie i Facebooku. Po prostu chcę się ze wszystkimi podzielić tym dniem. Nie no, ten bigos zbyt pięknie wygląda, żeby mu nie zrobić zdjęcia. Kto chce zdjęcie z panną młodą? Kto rusza ze mną na fotobudkę? Ciucia Halinka, chodź ciuciu, zrobimy sobie zdjęcie, dawaj! Wjeżdża tor, wygląda pięknie, muszę to nagrać. Hej, wyszłam za mąż! I ostatni typ panny młodej, dość nieprzyjemny. Jest to panna młoda tyran. Jest to taka panna młoda, która popadła w obsesję na punkcie swojego ślubu. Ma obsesję na punkcie tego, żeby ten ślub był idealny, przez co zaczyna krzywdzić siebie, swoich gości oraz swojego przyszłego pana młodego. Liczy się dla niej to, jak ten ślub będzie wyglądał, a niekoniecznie uczucia innych. A gdzie pan te kwiaty niesie? Mówiłam chyba, że białe róże są na początku kościoła, a kremowe przy ołtarzu. Banda nieudaczników, wszystko muszę sama robić. Wujku, czy ciocia jedzie schudła 0,5 kg tak jak ją prosiłam? Nie? No to w takim razie ciocia Jadzia zostaje wyrzucona z listy gości. Muszę poprosić gości, żeby przysłali mi zdjęcia strojów, których mają zamiar się pokazać na moim ślubie. No nie, w tej sukience to ciocia na moim ślubie się nie pokaże. Wykreślona. A wujo w tym samym garniturze, co był na ślubie Anki. No nie ma mowy. Wykreślony. Obecność potwierdziła nam 81 par. 81. To tak, no nieładnie brzmi. Wykreślimy jedną. I jest 80 par. Już wygląda lepiej. Mm-hmm. Nie no, wiecie, wydaje mi się, że ten ostatni typ panny młodej jest dość ekstremalny i raczej nie występuje dość często. Ale myślę, że każda z nas ma w sobie takiego małego potworka, który mówi: to będzie najpiękniejszy ślub na świecie, osiągniesz to wszystkimi możliwymi metodami, nawet jeżeli po drodze będzie kilka ofiar. Jeżeli chodzi o to, jakim typem panny młodej jestem, to zdecydowanie jestem panną młodą zmartwioną, która przejmuje się każdym najmniejszym szczegółem. Mam w sobie niestety zadatki na perfekcjonistkę, ale jestem także troszeczkę marzycielką, dlatego że już od dawna, odkąd byłam dzieckiem, miałam w głowie wizję tego, jak chciałabym, żeby mój ślub wyglądał. No i podejrzewam, że momentami będę płaczką i będę rozmazywała swój makijaż. Ale tak, to były moje wszystkie typy panien młodych. Jeszcze raz, napiszcie mi koniecznie, coś mi tutaj spadło, jakim typem panien młodych wy byłyście albo możecie się stać. Jeżeli miło oglądało się wam mój film, to proszę zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, obejrzyjcie poprzedni film na moim kanale. A ja już się z wami żegnam i miłego dnia. Pa, pa, pa! Do zobaczenia!